Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 9 i 10, wersety od 35 do 8. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To jest Ewangelia, w której Jezus poszukuje robotników do swojej winnicy, poszukuje żniwiarzy na swoje żniwo, a zaraz potem wysyła 12 apostołów, wysyła tych, których powołał, tych, których wyposażył do tego, by szli i głosili Ewangelię. Myślę sobie, że to jest słowo, w którym Pan Bóg pokazuje, jaka jest droga do tego, by ewangelizować, do tego, by dzielić się dobrą nowiną. Więc po pierwsze trzeba, żeby Pan Bóg, który jest Panem żniwa, wyprawiał robotników na swoje żniwo. Zaraz potem jest sytuacja, w której wyposaża ich do tego dzieła, do którego ich powołuje. Przekazuje im władzę nad duchami nieczystymi, daje im władzę leczenia chorób i słabości. I zaraz potem wysyła ich, dając im wskazówki, gdzie mają iść i co mają robić. Myślę sobie, że to wezwanie do tego, by prosić Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo, pokazuje, że to Pan Bóg wysyła, to Pan Bóg powołuje, to Pan Bóg daje władzę ewangelizacji, daje władzę tym, których powołuje, po to, by poszli i by wypełnili to, do czego ich powołuje. I myślę sobie też, że to przesłanie, z którym apostołowie poszli: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. To jest przesłanie aktualne dla nas dzisiaj. Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie jest bliskie i jest ono w spotkaniu z osobą Króla, Jezusa, który jest Królem. Więc możemy wołać: Jezu Królu, daj nam doświadczyć Twojego Królestwa. Daj nam doświadczyć mocy Twojej Ewangelii. Daj nam doświadczyć tego, że Twoje Słowo ma moc, że sakramenty mają moc, że życie wiarą ma moc. Więc tego wszystkiego w tym czasie Adwentu, w czasie oczekiwania, radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, życzę Wam, drodzy słuchacze, życzę Wam, byśmy z taką wielką nadzieją i z wielką radością czekali na Królestwo Boże, które jest bliskie. Królestwo, które objawia się w mocy, Królestwo, które ma moc przemiany życia. Niech to Królestwo przyjdzie do nas, tak jak modlimy się w modlitwie pańskiej. Niech to Królestwo stanie się naszym doświadczeniem w codzienności. Dziękuję.